Czasami, patrząc na wynik po bitwie, zastanawiamy się, jak to możliwe? Jak robiąc tak dużo, mogłem przegrać? Co mogłem zrobić lepiej, aby ta potyczka zakończyła się zwycięstwem? I to, moi drodzy, będzie jedna z tych bitew. Potyczka na mapie kopalni, losowanie z dziesiątkami, dziewiątkami na nowym UDS-ie 15x16 i uwaga, zero artylerii. Pokazuję tą potyczkę, abyście jako gracze tego pojazdu, gracze, którzy wbijają tą linię, wiedzieli, jak można fajnie na tej mapie zagrać, kiedy polosuje jednego klikera, kiedy polosuje zero art. I tutaj, moi drodzy, będzie no kwintesencja tej maszynki, czyli kosmiczna depresja armaty wynosząca aż 13 stopni, najwięcej na 10 poziomie. Do tego świetnie opancerzona wieżyczka, niby 100 mm, ale weź pan to przebij. Do tego małe garnki, często zbierają za zero, odbijają. Mobilność, która pozwala nam tutaj błyskawicznie dojechać i przerażające uszkodzenia 440. Normalnie jak gracz widzi metę, to myśli sobie, strzeli mnie za 300, idź pan z tym, mogę pójść na wymianę, ale 440? To się zastanawiam dwa razy, no bo to jest, kurde, naprawdę bardzo dużo. I po pierwszej minucie, moi drodzy, bohater odbija już 2000 uszkodzeń, sam robi też prawie 2000, i rywale zaczynają powolutku się cofać, bo widzą, że ta walka nie ma sensu. Bardzo dużo czołgów pojechało na środek, teraz powiem dlaczego. Nie ma czołgów ciężkich tak naprawdę. I7 to nie jest taki typowy czołg ciężki, nie ma żadnego Mausa, typa 5 Heavy, same mobilne pojazdy, mnóstwo medów, także potyczka, no dla nas też idealna, bo wiemy o tym, że gdy występują czołgi ciężkie, no to one też, no i odbijają, a my tej penetracji akurat dużo nie mamy. To jest jedna z naszych największych wad. Bohater widzi, że te Emile nie mają już powoli HP, więc też wychyla się coraz agresywniej. Teraz strzał w kadłub. W kadłub przymierzy w gąskę, nie w kadłub. Zastanawiał się długo, strasznie długo. A też tak mi się wydaje, że nie strzela w niego, bo robi misję na odbijanie, więc możecie mu to wybaczyć. Teraz chyba będziemy chcieli powoli wjeżdżać na środek, na hila. Bohater ryzykuje bardzo takim ustawieniem. Pamiętajcie, że bok to akurat twardy u nas nie jest. To jest, słuchajcie, tylko 50 mm, ale na szczęście nikt nie strzelił. A żart, nie ma, to też pozwalamy sobie na ciutkę więcej. Teraz normalnie wjeżdżamy już na hila i zaczynamy kolejną fazę operacji, czyli wygrywamy albo miasto, albo rządzimy na środku. Z środka, moi drodzy, możemy mieć bicie na tutaj kampiącego Conquerora, na wodę, na kapa, także możliwości jest pełno, a jeżeli tutaj nie będzie celów, zawsze warto pojechać sobie za nami na drugą stronę, tak aby ostrzelać czołgi w mieście, tam ich jest pełno, więc wątpię, aby kolega i ich olał. Conqueror zdjęty i teraz chyba będziemy ogarniać właśnie miasto. Gdyby ktoś zastanawiał się, czy kolega ma szansę na pożar, czy jest duże ryzyko pożarku na tym medzie, powiem wam tak, niby jest to 10%, ale faktycznie czasami pożarki się zdarzają. Ja jednak gram na racjach i za dwie obligacje, dwie sztuki obligacji mam taką gaśnicę, która wystarczy, także można tak grać, ale jak ktoś nie chce, no to wiadomo, można grać bez racji, wtedy troszkę wolniej ładujemy, ale i tak jest spoko. O, proszę bardzo, wysadzony. Niby 200 HP, ale ja wam powiem, dlaczego jest wysadzenie. Dlatego, że mamy potężny kaliber. Nie oszukujmy się, jak masz, kurde, 120, a nie setkę, 105, to częściej uszkadzasz moduły, częściej podpalasz, częściej wysadzasz. Ja tym, kurde, już nie raz wysadziłem meda za 1000, także coś w tym jest. To jest właśnie kwestia potężnego działa. Udaje się tam obijać pojazdy wrogu miasteczka, ale wydaje mi się, że bohater nie może za bardzo ryzykować, bo właśnie, jeszcze tam jest Conway, jeszcze jest E5, chyba teraz na nich będziemy musieli się skoncentrować. Oni są dość istotni, niby nie stanowią takiego głównego elementu uderzenia, bo najwięcej sił zawsze musi pojechać na środek, aby ten środek wygrać, aby tam była jakaś fajna walka, ale ta E5 potrafi świetnie z tej miejscówki wykończyć pojazdy, które schowają się, bo oberwą. Czyli w tej sytuacji wszystkie czołgi, o kurde, robi się niebezpiecznie, co pokazać. Wszystkie czołgi, które będą chciały wycofać się z środka, jak ten T57 Heavy, mogą czuć się zagrożone. I to właśnie na te pojazdy T5 ma idealne bicie, także pamiętajcie o tym. Ta pozycja w C9 jest bardzo dobrym pomysłem, ale
Jednak nie jechałbym przy takim losowaniu takim czołgiem ciężkim w to miejsce. Lepiej medem i na przykład 9 tieru. Takim baczatem okej. Okay. Tak troszeczkę za bardzo osłabiamy drużynę. Na koncie już 8500 uszkodzeń. HP jest mało, więc to faktycznie jest pewien problem. Także możemy dostrzec, że czołgów jeszcze jest od cholery, a my amunicji dużo tu już nie mamy. To wynika z tego, że pojazd ten potencjalnie może zrobić maksymalnie 17600 uszkodzeń, ma 40 pocisków. No ale wiadomo, dużo tutaj jest rykoszetów, dużo jest strzałów za zero, no bo penetracji mało, także to może być zrozumiałe. Oto bym tak bardzo nie miał pretensji do bohatera. Też to działo nie jest wybitnie cenne. Słuchajcie, no to działo ma, aby wam nie skłamać, ceność 0,35. To nie jest aż tak dużo. To nie jest też działo Esterfast, to trzeba, nie, nie. Bohater musi teraz naprawdę podjąć ważną decyzję, bo jeżeli nie zabije tych czołgów w mieście, na pewno ta flanka tutaj upadnie. Wątpię, aby T-57 na ogrysku mogło sobie jakoś poradzić. Bardzo fajne jest to, że nie tylko strzelamy, ale także podświetlamy. To dzięki nam teraz ten konoj oberwał, bo nikt inny by go nie wykrył. Te czołgi, które ustawione są w rogu miasta, ja teraz delikatnie zatrzymam powtórkę, one są niewykryte, dopóki nie strzelą, ponieważ tutaj jest bardzo gęsty krzak. I my oczywiście krzaka już nie mamy, patrząc na nich, dlatego ich wykrywamy. Jest I-7, idealne bicie. Pamiętajcie, że policzki IS-7 są przepięknym miejscem do strzelania, ponieważ możemy bardzo łatwo uszkodzić magazyn, a kilka strzałów w to miejsce albo jeden potężny może takiego IS-7 nawet wysadzić. Często strzały jak pancerę S-100, lodówek na APK-ach mogą w to miejsce zwanshotować IS-7, więc no, nawet my możemy mu tam moduły delikatnie poniszczyć. Pocisków coraz mniej. Bohater też tak przystopował, no widzi sytuację, tak zastanawia się pewnie też, co tu zrobić, jak tu się wychylić, aby nie zginąć. HP dużo nie ma. Z jednej strony ktoś może rzec, że dlaczego nie wychyla, aby zdjąć IS-7, ale przecież tutaj nie muszę chyba tłumaczyć. Tam nie ma tylko samego IS-7, tylko jest tych czołgów znacznie więcej. Bardzo przytomnie udaje się dobić E5, było ryzyko, że tam zabijemy swojego. Co zrobiło T-55A? Zobaczcie, zjechał tutaj, rozbił się, kurde, no w takim momencie mamy dużą stratę, a on teraz jeszcze nie dość, że zjechał z hila, to jeszcze się rozbił. To nie było najlepsze wyjście. I 7500 HP, Tortoise też na tysiaku, STRV na fullu. Sytuacja bardzo, bardzo słaba i teraz pewnie spodziewacie się, że bohater zacznie przeciwników wysadzać. No niestety, nie dość, że nie wysadza, to jeszcze nie przebija. To jest jedna z gorszych sytuacji dla UDS-a, czyli nie możemy się czuć bezpiecznie, nie ma jak wychylić na wieżę. Tortoise od razu nas przebija. No niestety, kadłub UDS-a to najtwardszy nie jest i takie strzały wchodzą. Bacza też tutaj pewnie zakłopotany, bo nie ma jak wykorzystać swojej mobilności, od frontu też IS-7 tak łatwo nie będzie przebijał. No chyba, że ma załadowane kumule z penetracją 330. Tutaj bardzo ładny strzał w Tortoise, ale to nie zmienia faktu, że nie możemy sobie pozwolić na dużo. Delikatnie wychylamy wieżyczkę i paskudny ping od Tortoise'a. Naprawdę sytuacja wygląda coraz gorzej. Zostaje nam już tylko do pomocy E50. Kolejny strzał w Baczata. No na niego można byłoby załadować HE-czki, ale chyba bohater nie będzie teraz ryzykował. Jest piękny strzał w gąskę, który daje nam troszeczkę czasu. Baczat zamiast wyjechać zaczyna się wymieniać i my szybciej przyładowaliśmy, udaje się go zdjąć. E50 na 2 strzały i 7, to nawet lepiej nie mówić. Trafiamy E50, ale zostaje nam już tylko jeden pocisk kumulacyjny. Jeden ostatni i 7 nas mierzy. My mierzymy, w jego dolną płytę wchodzi i zostaje już tylko heki. Zaraz na moment pojawi się na plecach Tortoise, który nas objeżdża. Bohater musi się zdecydować przed ostatnim strzałem IS-7 i Tortoise, od którego przed chwilą się odbiliśmy, teraz nas wykańcza. Tak jak powiedziałem, nie dało się tego wygrać. Mieli za dużo HP i nawet gdybyśmy zdjęli tego Tortoise'a, no to z czym mielibyśmy walczyć potem? No z czym? No już by pocisków nie było, nie starczyłoby. Naprawdę smutna bitwa. To są takie bitwy, w których
morale mogą nam strasznie spaść. Ale z drugiej strony, co mógł zrobić lepiej? Przebijał, myślał, grał bardzo inteligentnie, także tutaj trudno mieć do niego pretensje i tak odwalił kawał dobrej roboty. Także tutaj, moi drodzy, widzicie, jak ten pojazd jest potężny i dlaczego polecam go graczom, którzy lubią grać na wieżę. Ja akurat lubię technikę gry a la cooldown, także mi pojazd też pasuje. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że robicie te pojazdy albo też będziecie na nie uważać i życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć.